Halo, halo, dzień dobry, z tej strony ponownie ja, spłukany namiot, ale przynajmniej szczęśliwy, ponieważ mamy Eza do Tech Ultimate Gohana, którego szczegóły omówię zaraz, jak wejdziemy w event. Co prawda nie będzie to najcięższy event, ale myślę, że i tak powinno być całkiem spoko. Dostałem propozycję w komentarzu, w komentarzach, żeby bawić się w dźwięk jak Datrów. Postaram się to w najbliższym czasie ogarnąć, żeby active skille były głośniej, ale na razie jeszcze po staremu. Okej. Dobra. Zostawię w ten sposób, Gamma 1 zostanie w tamtej rotacji. I tak, Gohan na start ma 231 koła defa, co nie jest na razie jakimś super fantastycznym wynikiem, ale jak spojrzymy na resztę pasywki, to dowiemy się, że to nie jest zły wynik. Jego leader skill to Saviors, Hybrid Saiyan, 170% do statów i ki plus 3. Super Attack Effect to jest Greatly Raises Attack Def i zmniejsza atak przeciwnikowi. A jeżeli chodzi o pasywkę, to ki plus 3, atak def 158%, dodatkowy def 58% i redukcja obrażeń 30% na jedną turę. Więc ta defensywa jest lepsza niż myśleliśmy. Więc no. Robi dodatkowy atak, który ma great chance na bycie superką. Robi dodatkowy atak, który ma znowu great chance na bycie superką, startując od tury, gdzie zrobił 3 ataki w bitwie. I trzeba zwrócić uwagę, to są ataki, nie super ataki, więc jest łatwiej. Garda po prostu, bez żadnych warunków. Dodatkowy atak 58%, gdy oberwie. Nie. Dobra, mniejsza z tym. Atak 58% na 3 tury, kiedy garda jest aktywowana. Także zostawię sobie tego Gohana w pierwszym slocie, bo wydaje mi się, że głównie tutaj będzie przesiadywać. Dobra. No i Gamma 2 tutaj postaram się, żeby trochę tego spopowicia ubił. Dobra. Busik do ataku. 7,4 miliona. Całkiem solidny wynik. Pamiętajcie, stakuje. Dobra. Additional z pasywki. Jeszcze jeden z pasywki? Nie, co ja gadam. Później dopiero będzie mogła być pasywka. Oj, przepraszam. Mógłby być z Hidden Potencjala. Dobra. Wykończymy go. Jeszcze jedno. Dziękuję bardzo. I mam nadzieję, że ewentualnie odpalisz swój Ultra Instynkt i będziesz dodżować. Jednak nie. Jednak nie tym razem. Mój Beast, która ma sporo dodża, nie postanowił jednak go wykorzystać teraz. Ale Gamma 2... Nie, nie wykończy go teraz. Co nie? Nie ma wszystkich linków aktywowanych. Tych, co ma zazwyczaj z Gammą 1. Uwaga, uwaga. No, dobra. Blokada? Nie, 200 koła na ryj. Dobra, Gamma 1 zostaje w pierwszym slocie. Future Gohan jest głównie dla linków, ponieważ ma jeszcze Cold Judgment z właśnie Tech Ultimate Gohanem, który dostał Eza. No i jeszcze ten Gohanek ma super, no moim zdaniem super, bardzo fajny warunek na active skilla, piąta tura, po prostu z żadnych warunków na HP, cokolwiek. Jak najbardziej na plus. Okej, okay, Gamma 1 z additionalem. Dobra, myk. Dostań wszystko, co tutaj jest bliska. Dobra, ale przynajmniej idziemy już do następnej fazy, gdzie zobaczymy defensywę Gohana po tych dwóch superkach.
Alright. 100 shots. Bang. Dobra. Ultimate Gohan. Księciuniu złoty, 378 koła defa. Nice. Jakby to zrobić? Te STR orby bym chyba zostawił. Mhm. Dobra. Zrobimy w ten sposób. O, i dużo tech orbów dla Piccolo. Let's go. Dobra. 7 i 7. Not bad. Zobaczymy, bo teraz już będzie ta część pasywki aktywowana z tym additionalem. Okej, okay, to jest pierwsza z pasywki. Druga z pasywki. Zwykły atak. Hidden Potential jest superka. Także temu Gohanowi głównie additionale proponuję. I ewentualnie czyste orby na defa. Wydaje mi się, że to powinno być całkiem solidne. Przetransformuję go w ostatniej fazie, po prostu najpóźniej jak będę mógł, bo chcę zobaczyć tą jego defensywę. I właśnie jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o dawanie krytów do tego Gohana, to zależy w jakiej formie chcecie z niego korzystać, ponieważ to się zmienia i niestety nie zbiorę tych orbów STR dla gamy 1. Dobra, nie ma to znaczenia. Ponieważ po transformacji ma część w pasywce, gdzie robi kryty, kiedy jest jeden przeciwnik, który ma HP 58% albo więcej, albo jeżeli jest Majin Buu Saga przeciwnik, więc na nadchodzące stage do tego Red Zone'a będzie naprawdę fajnym wyborem. Okej, okay. Uki, oh. Dobra, mógł już bym się przetransformować, ale ja chciałbym zostawić tą rotację tak jak jest. 826 koła defa. Bez Call Judgment. 661. Także widzicie, linki tutaj mają naprawdę spore znaczenie. Dobra, chyba na Daburę? Nie wiem. Dobra, podleczę się tym. Sfokusujemy się na Smerglaku. I mam nadzieję, że przeżyję, że jak już superki będą, to no niestety tutaj nasz Gohan się nie nastakuje, ponieważ Dabura stunuje. Oho. To jeszcze Babidi poproszę w tym miejscu. Superka. Bo Babidi robił superkę, co nie? Czy ja zgłupiałem? Okej, okay, dobra, najsik. Superka już Dabury była, więc mogę się czuć bezpieczny dosyć na tym biście. Okej, okay. Additional super? Nope. Okej, okay. Mogę wykorzystać transformację, ale nie chcę tego robić. No. Dobra, wezmę tak te orby i później te STR wezmę dla Piccolo i będzie miał 24 ki. Pięknie. Dobra, Gamma 1 w pełni gotowy. 8 milionów. Nie najgorzej. Kurczę, czemu nie mógł zrobić superki po tym, jak Gohan by coś porobił? No i sadyszno. Może zobaczyć, jakiego builda mam w ogóle do tego gammy. W sumie do gammy 1 i 2. Ale to po tej fazie. Okej, okay, Piccolo. Lecisz. Wszystkich hitów nie dostałeś, co nie? Additional, normal... Tia, dokładnie. Oj,
Sporo ci brakowało. Dobra, jeżeli znowu będzie superka w pierwszym slocie, to będzie śmiesznie. Proszę. Proszę. Noż, kurde! Dodge, 3 dodge. Nie. No niestety, niestety. Zastanawiałem się, czy użyć active skilla Beasta, cokolwiek takiego, ale... Pomyślałem... Nie, poc! Poc! Jednak byłoby warto. Dobra, przynajmniej w następnej fazie już go przetransformuję. Niestety wszystkie możliwości nastakowania się tutaj nie były dostępne, ale na luzie miałby ponad 1000 defa, jak teraz w ten sposób linkowany ma 800 coś. Okej, Beast, sporo additionali. Wykończysz go chociaż? Nie, no crit, okej. W sumie? W sumie w ten sposób jest dobrze. No, nie będę narzekać. Nie będę narzekać, bo teraz w następnej turze będzie całkiem spoko. A jeżeli właśnie chciałem zobaczyć tego builda. 15 addition... Spoko, nie zmieniałbym, a u ciebie... Okej, okay, dobra. Dobra, dobra. Całkiem okej. Okay. Całkiem mi się to podoba. Dobra, ale... Dajcie mi już pokazać naszego Gohana, naszego króla. Dobra, ostatnia faza tego eventu. Może jakbym miał chęci, siły, cokolwiek, to postaram się... zrobić strumyk, gdzie będziemy testować Gohana praktycznie wszędzie, więc na razie go po prostu przetransformuję. No i mamy bestię. 1100, a w ten sposób 764. Nie widzi mi się ten Future Gohan tutaj. No ale dobra, przejdźmy szybciutko do pasywki i reszty. Super Attack efekt się zmienił, jest to Greatly Raises Attack Def na 3 tury i ma Great Chance na stuna, więc to jest 70% szansy na stuna, więc naprawdę mocne. W niektórych eventach to naprawdę się przyda, bo... Ogólnie debuffy na przeciwnika są fajne. I pasywka Ki plus 3, Attack Def 258%. Garda robi dodatkową superkę, po prostu bez żadnych warunków. Dodatkowy atak 58% na resztę bitwy. I ataki są effective against all types, kiedy garda jest aktywowana. I robi kryty, kiedy jest jeden przeciwnik, którego HP jest 58% albo więcej, albo kiedy jest Majin Buu Saga przeciwnik, więc... Więc nie mam orbów na superkę. Dobra, muszę zrobić w ten sposób i liczyć na additional superkę z Hidden Potentiala i z pasywki. Na start. Wiedziałem, że w pierwszym slocie będzie superka. Ile? Show me that. 50 koła. Nice. 10 milionów. Okej. Okay. Jakbym się nastakował wcześniej, to by było zdecydowanie lepiej, ale i tak, gwarantowane kryty i jest superka z Hidden Potential. Dziękuję ślicznie, Gohan. Dobra, zobaczymy, jak Future Gohan sobie poradzi. Brak przewagi typu, ale po superkach może się udać. Nie mówię, żeby on to jakoś dobrze przytankował. Chodzi mi o to, żeby przeżył te normalne ataki. Mógłbym wpakować Piccolo, ale... No cóż.
Garda w środku walki mu się aktywuje. Może ja byłem przekonany, że on ten. Że on na początku tury musi mieć. Chwilę, gdzie on jest? Tutaj. A nie Future Gohan. Warunki z Eza. Kiedy jest 70% HP albo mniej. Ale fart! Dobra, lecimy z active skillem Beasta. Nice. Dobra. Gamma 1 na pierwszy slot. No i tutaj tymi orbami się cokolwiek podleczę. No, Beasty. Tutaj myślę, że nie będzie miał jakiegoś większego wpływu. Oprócz właśnie usunięcia akcji, gdzie przeciwnik się leczy. Mam nadzieję, że jakieś additionale wlecą, bo no, szansa na to jest. Okej, dodge. No i myślę, że Gamma 2 już tutaj będzie w stanie wykończyć tą fazę. Myk, pięknie, crit, additional. Dobra, jest! Kurde, nie patrzyłem dokładnie, bo na Discordzie ten. Na Discorda patrzyłem. Do którego was serdecznie zapraszam, jamczowniki. Link zawsze w opisie. Dobra, Gohan świetny. Może Gohanowy strumyk postaram się zrobić w tym tygodniu, o ile dam radę. Może nawet i dzisiaj. Także dziękuję za oglądanie. Widzimy się następnym razem. Tak jak mówiłem wcześniej, Discord, link do Discorda w opisie. Możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, bo brakuje naprawdę niewiele do 500, co jest naprawdę olbrzymią liczbą. No i to by było na tyle. Dziękuję i...